Czy choroba George'a jest tak bardzo rzucająca się w oczy, że niepodobna myśleć o jego uwłasnowolnieniu? Bo ja wiem, stuknięty to on jest, ale myślę, że potrafi nad sobą zapanować. O, słuszne spostrzeżenie. Jego choroba polega właśnie na zaniku ośrodków hamujących. No, ale sądzę, że gdy pojmie konieczność trzymania języka na wodzy, no potrafi wytrwać, no bodaj przez krótki czas. Chyba. Mam tylko obawę, czy Nina zgodzi się na nasze plany. A po co ma je znać? Przecież zrobimy to po cichu. Wystarczy tylko uzyskać wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale myślę, że z tym nie będzie trudności, mając za sprzymierzeńca wielce szanownego pana, nieprawdaż? Co to za szczęście, że pan, właśnie pan, kolega George'a i jego przyjaciel, spotkał go teraz. Tak, ja pozwoliłem sobie przygotować mały referacik. Państwo pozwolą. Otóż sprawa wygląda następująco. Wiemy, że Hochstapler nazwiskiem Leon Kunik, lat 66, zamieszkały w Krakowie, syn Józefiny Kunikówny, podejrzany był o paserstwo, co jest uwidocznione w lwowskiej kartotece policji. Następnie trudnił się lichwiarstwem, jako lichwiarz opętawszy rodzinę Ponimirskich, podstępem wyzuł ją z majątku. Pan Kuniński twierdzi, że bynajmniej nie podstępem. Naturalnie, ale każdą rzecz można różnie interpretować. Wystarczy, że prokurator otrzyma z góry instrukcję i da sobie radę. Więc wiemy następnie, że Kunik przed 9 laty uzyskał paszport, w którym zmieniono mu nazwisko na Kunicki i dodano imię ojca. A to już jest kryminał. Następnie znamy wszyscy jego proces o dostawy podkładów kolejowych. Wówczas niestety nie zostało to wyświetlone. To jest, nie dało się udowodnić, że podkłady w ogóle nie istniały. A Kunicki wykazał się autentycznymi dokumentami stwierdzającymi jego niewinność, ale nie ulega wątpliwości, że dokumenty te uzyskał w nieuczciwy sposób. A wszystko to musimy odgrzebać i przedstawić przez kratki sądowe. Jak państwo sądzą? No, oczywiście. I mnie się tak zdaje. Najważniejszą wszakże rzeczą jest odzyskanie Koborowa. No i tutaj niestety zaczynają się trudności, ponieważ nominalną właścicielką Koborowa jest pani Nina, a ona na to nie pójdzie. Na pewno nie pójdzie. No właśnie, właśnie. Pozostaje jedno wyjście. George musi wystąpić do prokuratora ze skargą na Kunickiego. Ta zaś między innymi powinna zebrać zarzut, że Kunicki wymusza na siostrze oskarżyciela fałszywe zeznania. Otóż oskarżenie takie może wystosować George jedynie wówczas, gdy zostanie uwłasnowolniony. Dlatego też zacząć należy od uzyskania od władz sądowych zarządzenia, aby stan umysłowy George'a został ponownie zbadany. Radziłem się adwokata. Ten powiada, że takie zarządzenie bardzo łatwo będzie uzyskać. Musi wystąpić tylko ktoś z rodziny George'a. Ja za żadne skarby. Za żadne skarby. Już dość miałam przykrości. Jeszcze by tego brakowało, żeby moje nazwisko było szargane w prasie. Dobrze, pani Geno, w takim razie jest pani zdania, że powinna to zrobić Nina, tak? Nie, pani Nina palcem nie ruszy. A George nie ma więcej krewnych. Wszystko jedno. Ja nie będę się mieszała do tego. Wszystko jedno. Dobrze, dobrze. Więc nie mam o czym mówić. Stawia pani krzyżyk na tych 40 tysiącach, które winien pani i mnie George. Szkoda tylko, żeśmy trudzili wielce szanownego pana. Kiedy ja nie mogę. Naprawdę nie mogę. Nie pali się. Można tę sprawę odłożyć na później. O, a może tymczasem znajdzie się jakaś rada? Tymczasem pieniądze są mi potrzebne do zarżnięcia. No więc postaram się znaleźć coś dla pana. Znowu 500 albo 1000 złotych, tak? Może zostawi pan tę kwestię na później? Nie sądzę, żeby to mogło interesować pana Dyzmę. Także się przepraszam. A może panowie jeszcze kawy pozwolą? A może jednak pan Dyzma potrafiłby wywrzeć odpowiedni wpływ na Ninkę? No skoro ona również męża nie znosi. Wygląda pan na człowieka, który umie łamać przeszkody i naginać charaktery. Tak, tylko jaki pan miałby w tym interes? Ależ panie Zyziu, pan Dyzma jest przyjacielem George'a, nieprawdaż? A to chyba motyw wystarczający. Bądźmy szczerzy, ja nie wierzę w platoniczne kombinacje. Bardzo pana przepraszam, szanowny panie Nikodemie, ale naprawdę nie wierzę. Znaczy, mówiąc po prostu, czy George zainteresował pana materialnie tą sprawą? Co? Czy pana zainteresował? Niby,
Czy mi za to zapłacił? Pan Krzepicki nie to miał na myśli, proszę mu tego nie brać za złe. Tak, oczywiście, miałem na myśli wydatki, jakie szanowny pan mógłby ewentualnie mieć w związku ze sprawą Żorża. Zresztą pan przecież jeszcze zostaje w Warszawie, nieprawdaż? Odłóżmy to, w przyszłym tygodniu, we wtorek jest u mnie bridge. Niestety ja w brydża nie gram. Ależ nikt nie będzie od pana wymagał gry. Spotka pan na pewno wielu znajomych. Bywa u mnie minister Jaszuński, generał Różanowski, prezes Grudnicki, no i wiceminister Ulanicki. Jaś Ulanicki? A pułkownik Wareda? Owszem, dawniej bywał. Zna go pan? Tak, to mój przyjaciel. A w takim razie postaram się, żeby był na pewno. To bardzo dzielny człowiek. Jeśli się nie mylę, jest w doskonałych stosunkach z prokuratorem Ważykiem. Bodaj nawet Ważyk ożeniony jest z pierwszą żoną Waredy. Tak. A Ważyk może w naszej sprawie zaważyć. Proszę. Nie, ale bardzo proszę, bardzo proszę. Czy to pańska krewna, pani Przełęska? Nie, to stara znajoma. Z jej mężem byłem w przyjaźni. A, to mąż pani Przełęskiej nie żyje? Żyje, tylko nie wiadomo z kim, grasuje gdzieś za granicą. O, piękny wózek, prima sort. Dużo to zjada benzyny? 30, z ogonkiem. Proszę, podwiozę pana. Z wielką rozkoszą, ale mam tylko parę kroków, także bardzo dziękuję. Tego pana to ja znam, to jest pan Krzepicki. On miał stajnię wyścigową, ale mu nie szło. Musi to być wielki cwaniak. O. Kochany panie, nie mogę wprawdzie nazwać pana złotoustym mówcą, no ale głowę to ma pan na karku. Zbyt łaskaw dla mnie pan minister. Nikodemie, nie udawaj skromnisia. Na razie będzie pan łaskaw zachować ścisłą tajemnicę. Oczywiście do czasu. Jaś przygotuję projekt ustawy, stanie to na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a ja jutro porozumiem się z premierem. Jedyny szkopuł, jaki widzę w pańskim znakomitym projekcie, to kwestia magazynów. O budowaniu nowych mowy być nie może. Nie otrzymamy kredytów. Jest to zresztą trudność uboczna. W każdym razie, panie Nikodemie, realizacja pańskiego projektu nie odbędzie się bez pana. Nie może odbyć się bez pana. Oczywiście. Nie odmówi pan rządowi swojej współpracy, co? Mogę na pana liczyć? Dlaczego nie? I owszem. A zatem serdecznie dziękuję. Panie ministrze, w takim razie ja mam interes. No? No służę. Chodzi o to, że w białostockiej dyrekcji lasów państwowych rządzi dyrektor Olszewski. Ten Olszewski uwziął się, żeby zaszkodzić tartakom Koborowskim. On nienawidzi Kunickiego i jak może to zmniejsza ten kontyngent drzewa lasów państwowych. No. A tak, a prawda, coś pamiętam. Były nawet jakieś skargi. Ale ten Kunicki to podobno bardzo nieciekawy jegomość. Czy pana coś z nim łączy? Nie, broń Boże, tylko interes. Nikodem jest tylko sąsiadem i plenipotentem jego żony. Zresztą Kunicki jest z nią na bakier. Panie Nikodemie, będę szczery. Nie chciałbym zmieniać zarządzeń Olszewskiego. Kunicki to kanalia i krętacz. Ale panu wierzę bez zastrzeżeń. Czy rzeczywiście zwiększenie kontyngentu drzewa z punktu widzenia interesów skarbu byłoby słuszne? No tak czy nie? O tak. Czy dyrektor Olszewski bez powodów szykanuje tartaki pani Kunickiej? Tak, bez powodu. Rzecz załatwiona. Moim zdaniem umiejętność kierowania polega na umiejętności natychmiastowej decyzji. Służę panu. Niezależnie od tego, jutro rano każę doń wysłać odpowiedni telefonogram. Kiedy pan wyjeżdża na wieś? Za kilka dni. Szkoda. Niechże pan czeka na wiadomość ode mnie.
A zaraz. Jasiu, ty masz adres pana Dyzmy? Oczywiście, że mam. Zresztą jutro spotykamy się na brydżu u pani Przyłęckiej. No, to świetnie.